mój widok, często krzyczą, wyją. Jest to tak, jakby ktoś, kto siedzi w więzieniu, starał się siłą zamknąć do tego więzienia innego człowieka. Do więzienia, którego murami są reguły gry jakiejś śliskiej i podłej. Reguły gry, która prowadzi do zniszczenia człowieka. Zwykle ludzie wyrzekają się mnóstwa rzeczy, żeby być szczęśliwymi. Parują, pracują, żeby zdobyć pralkę, lodówkę i telewizor. I, bo myślą, że gdy to zdobędą, to już będą szczęśliwi. Idzie jakiś facet na ulicy, który tego nie ma, jest obdarty w ogóle i udaje szczęśliwego. Więc ich to razi. No jest to w jakiś sposób agresja, jest to zaprzeczenie tych wielu wyrzeczeń. Ci sami ludzie ukrzyżowali Jezusa, dlatego że był inny, dlatego że nosił długie włosy, dlatego zamordowali Gandhiego, że chciał dobrze. Dlatego zamordowano chyba Kennedy'ego. Tłum zawsze linczuje, obrzuca kamieniami tych, którzy nie szkodzą mu, nie krzyżuje generałów. Natomiast mordują tych ludzi, którzy no raczej chcą dobrze dla wszystkich. Celem istnienia każdego człowieka jest szczęście i każdy powinien się strasznie pilnować, strasznie pamiętać o tym. Nikt nie powinien się dać zapędzić, jakoś stłamsić, zadawać się jakimiś surogatami, namiastkami szczęścia. Jedyną możliwą drogą jest droga jogi. Cywilizacja stworzyła społeczeństwo represyjne. Jedyną rzeczą, która wiąże ludzi, która skłania ich do takich, a nie innych działań, jest strach. Strach przed czy to opinią ludzką, czy to normami prawnymi. Wszystko zatraciło swoją pierwotną wartość, swoje pierwotne znaczenie. W pewnym momencie dzieciństwa zrozumiałem, że to wszystko, co starają mi się przekazać rodzice, jest w jakimś sensie oszustwem. Że nie starają się uczynić ze mnie człowieka, nie starają się stworzyć jakiejś nowej jednostki, tylko starają się o to, abym ja był przedłużeniem ich własnego życia. To samo zresztą chciała szkoła i całe społeczeństwo, które, jak wiadomo, stara się stworzyć z dzieci jakieś dokładne wzorce ludzi uznanych, szanowanych przez ogół. Także wszystko to jest jakimś ciągle powielającym się oszustwem. Jest nas coraz więcej. Ludzi, którzy są znakami czasu, zwiastunami nowego. Do grup hippie przychodzą ciągle nowi ludzie, którzy w środku naprawdę starają się dojść do siebie. Osiągnąć coś, co pozwalałoby im żyć w większym szczęściu. Z tych ludzi będą ludzie wartościowi. Ludzie, dzięki którym pewne wartości człowiecze mogą zostać ocalone. Czujemy się wspólnotą. Wspólnotą nie interesów, a wspólnotą myśli i wspólnotą dochodzeń do siebie samego.